Wróci obowiązkowa służba wojskowa? Prezydent Duda zabrał głos. Przed tą decyzją drży wiele młodych osób. Ostatni obowiązkowy pobór do wojska miał miejsce w 2008 roku. Czy po 16 latach historia zatoczy koło? Na to pytanie odpowiedział prezydent Andrzej Duda podczas wywiadu z Faktem. Pauza. To jest decyzja polityczna, warunkowana kwestią tego, w jaki sposób będziemy wyglądali od strony budżetowej, finansowej, konstrukcyjnej, mówił prezydent w rozmowie z naczelnym Faktu, Michałem Wodzińskim. Prezydent Duda o obowiązkowym poborze do wojska. Jak zaznaczył Andrzej Duda, koncepcja przywrócenia poboru nie była przynajmniej w mojej obecności poważnie rozważana. Nie było debaty prowadzonej z ekspertami, przede wszystkim z generałami, ekspertami militarnymi, także politykami, usłyszeliśmy. Decyzja była ukierunkowana na to, żeby zbudować armię, która będzie się składała z dwóch podstawowych komponentów. Z jednej strony to wojska zawodowe, a z drugiej wojska ochotnicze w znaczeniu WOT, także rezerwiści, plus ochotnicy do zasadniczej służby wojskowej, ale jednak ochotniczej, a nie z poboru. To się dzieje w ramach uzupełniania liczbowego armii, w ramach zwiększania liczby żołnierzy, powiedział prezydent. Zobaczymy, na ile skuteczne będą te procesy. Chcemy mieć armię co najmniej na poziomie 250-300 tysięcy. Uważam, że taka armia JET nam potrzebna, podkreślił Andrzej Duda.